Witajcie. Jak pamiętacie, do salonu wjechało 1127 litrów, gdzie zamieszkują Altumy Atabapo wraz z kiryskami CW45. Żeby było mało, wjechało po drugiej stronie akwarium na mój stelaż, który został przeze mnie wykonany, a jest to akwarium 1220 litrów. Jak widzicie, jest to akwarium narożne, wykonane z szyby 15, w pełni OptiWhite, a zamieszkują to akwarium 5 sztuk Pirani White Barów, 2 sumy Parka L600, 2 Arowany Silver, 2 Oksydorasy i 3 sztuki Cichli Monoculus. Także to jest drugie akwarium w salonie, które ma ponad 1000 litrów. Jak wiecie, przy takich rybach rośliny raczej odpadają, więc większość takich zbiorników jako aranżacje są wykorzystywane korzenie, piasek, jakieś płaskie kamienie lub otoczaki. Są tutaj dwa korzenie mągrowca. Wagowo 37 kg, więc są dość duże. Wiadomo, w takim akwarium tego za bardzo nie widać, bo jest dość wysokie. Pewnie jesteście ciekawi, jaka filtracja jest tutaj zamontowana. Także już Wam pokazuję. Są tutaj dwa kubły Fluval FX6. Zobaczymy, jak będą się tutaj sprawować. Także ogólnie w salonie 2347 litrów. Rybki, jak widzicie, czują się świetnie w takim zbiorniku. Także tak się prezentuje nasz drugi zbiornik w salonie. Także to było na tyle w tym odcinku. Przypominam o konkursie. W sobotę jest losowanie, więc wbijajcie na film z nawozami dla roślin akwariowych. A w sobotę 22 będzie losowanie. Także co, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie się. Do następnego.